Witajcie, witajcie moi drodzy, witam całą społeczność. Dziś mamy wielkie święto w Counter-Strike'u. Mianowicie rozpoczął się dziś Major w Paryżu. I nie jest to taki zwykły Major jak ostatnie Majory. Jest to bardzo niezwykły Major, bo ostatni. Tak, jest to ostatni Major CSGO. Następne Majory będą już z CSa dwójki. Także proponowałbym wszystko, co jest związane z tym Majorem, naklejki, nie naklejki i inne rzeczy, zatrzymać w ekwipunku, nie sprzedawać od razu. Podejrzewam, że za parę latek cena pójdzie mocno w górę. Jak wiecie lub nie wiecie, wyjątkowość tego Majora jest nie tylko spowodowana tym, że jest to ostatni Major, ale również tym, że będziemy mieli na nim swoją polską drużynę. Tak, 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 po tylu latach mamy swoją pełną polską drużynę. Jest to drużyna Nine, w której skład wchodzi Goofy, Hades, Killer, Kay i Menio. Także dla nas, Polaków, jest to Major bardzo wyjątkowy. Pod dwoma względami. Nasza drużyna Nine będzie grała w ostatniej fazie, w fazie Legend. Tak, tak, w fazie Legend dostała się tam, pokonując w kwalifikacjach m.in. G2, Vitality, czyli topkę dzisiejszego Counter-Strike'a. Mam bardzo dużą nadzieję, trzymam bardzo kciuki za to, żeby powiodło im się tak samo jak w kwalifikacjach. Dziś, czyli 8 maja, rozpoczyna się faza Challengers. Kiedy nagrywam ten materiał, wszystkie drużyny już są po pierwszym meczu. Dziś zagrają każdy po dwa mecze. Ostatnie mecze kończą się o 22:30 chyba. Zaczynają się, przepraszam. Także chcę nagrać wam dzisiaj ten materiał, dlatego podam wyniki tylko z pierwszych meczów, z drugich podam w jutrzejszym dniu, czyli w następnym odcinku, bo to będzie taka seria z tego Majora. No i dobra, nie przedłużając, lecimy. Dzisiaj pierwsze mecze wyglądały następująco. I tak, pierwszy mecz, jaki się odbył, już był dla nas Polaków bardzo ekscytujący, ponieważ był to mecz pomiędzy OG a ENS. OG mamy polskiego gracza Fiku i w ENS mamy Dychę. ENS wygrywa 16-6 na mapie Anubis. Przypominam, że te pierwsze mecze są to mecze, grają do jednego zwycięstwa, czyli tylko jedna mapa. Następny mecz to był NiP, który pokonuje 16-9 Maus na mapie Mirage. Dalej mamy Apex, który wygrywa 16-12 z Liquid. I dalej Force przegrywa 14-16 z Greyhound. Dalej Gamer Legion przegrywa 11-16 z Complexity. G2, które znalazło się w fazie z Challengers, m.in. przez naszą polską drużynę Nine, wygrywa swój pierwszy mecz 16-11 z The Mongols. Była to mapa Inferno. Monte przegrywa nieznacznie 14-16 z FaZe. I ostatni mecz pierwszej fazy był to Pain versus Fluxo. Pain wygrało to może za mało powiedziane, jest to pogrom 16-2 z Fluxo. Kolejne mecze, jakie będą dzisiaj rozegrane, to Apex z Greyhound, ENS z NiPem, Fluxo z Monte, Gamer Legion z The Mongols, Forze z Liquid i Mouse z OG. Tabela na ten moment przedstawia się tak. Mamy tu już cztery drużyny, które mają po dwa mecze. I na tą chwilę pierwsze miejsce zajmuje w tabeli G2, drugie miejsce FaZe, trzecie ENS, czwarte NiP, piąte Apex. Jak na razie poza kwalifikacją jest Forze, Monte, Liquid, Gamer Legion, The Mongols, Maus i OG. And Fluxo. Warto jeszcze wspomnieć, że w Top Players po pierwszych meczach Polak Paweł Dycha zajmuje drugie miejsce. Gratulacje dla Pawła i oby tak mu szło dalej. I to by było na tyle z dzisiejszych rozgrywek. Tak jak mówiłem, kolejne mecze dodam jutro. A obszerniejsze materiały razem ze skrótami meczów będę wrzucał już wtedy, kiedy do głosu dojdzie Pasa Legend i na polski zespół Nine. Także czekajcie codziennie na nowe wiadomości z tego wyjątkowego Majora. Trzymajcie się, jeśli wam się podobało, zostaw łapeczkę w górę. Jeśli nie, to nie zostawiaj. Trzymajcie się i do następnego odcinka.